Czy zastanawialiście się kiedyś, jak ogromne fortuny udało się zgromadzić ludziom stojącym na czele największych karteli narkotykowych? Jak można oszacować majątek tych, którzy działali w cieniu, zarządzając nielegalnymi imperiami wartymi miliardy dolarów? Odpowiedź nie jest prosta. Świat przestępczy kryje wiele tajemnic, a fortuny baronów narkotykowych są równie enigmatyczne jak ich metody działania. W dzisiejszym materiale przedstawimy Wam ranking najbogatszych baronów narkotykowych w historii, stworzony w oparciu o dostępne dane. Stworzenie listy najbogatszych narkobaronów jest bardzo trudnym wyzwaniem, ponieważ z oczywistych powodów organizacje przestępcze nie ujawniają swoich dochodów. Ich majątki są często ukrywane, prane lub inwestowane w różne legalne i nielegalne biznesy, co sprawia, że ich dokładne oszacowanie jest niemal niemożliwe. Mimo to, historyczne dowody, zeznania świadków i działania organów ścigania dają pewne wskazówki co do potencjalnej wielkości ich zasobów finansowych. Szacunków majątków królów narkoświata dokonuje się za pomocą kilku kluczowych metod. Oto kilka z nich. Analiza przepływów finansowych. Agencje śledcze, takie jak DEA czy FBI, często próbują śledzić przepływy pieniędzy związane z handlem narkotykami. Obejmuje to identyfikację i śledzenie kont bankowych, transakcji oraz różnych form prania pieniędzy. Oszacowanie wartości przemytu. Eksperci próbują szacować ilość narkotyków, którą dany baron był w stanie przemycić i mnożą ją przez szacunkową cenę rynkową tych substancji. Wartość skonfiskowanego mienia. W przypadku aresztowania narkobaronów organy ścigania często konfiskują ich majątek, w tym gotówkę, nieruchomości, pojazdy i inne kosztowności. Wartość tych aktywów może dać pewne pojęcie o skali ich operacji. Informacje od informatorów i współpracowników. Informacje uzyskane od współpracowników, informatorów lub byłych członków karteli mogą dostarczyć danych o operacjach finansowych i majątku narkobaronów. Analiza stylu życia. Publicznie dostępne informacje dotyczące stylu życia i wydatków narkobaronów, takie jak luksusowe rezydencje, drogie pojazdy i inne ekstrawaganckie wydatki, mogą również dostarczyć wskazówek co do wielkości ich mienia. Łączenie danych z różnych źródeł. Analitycy często łączą dane z różnych źródeł, w tym z dochodzeń prawnych, raportów finansowych i innych informacji wywiadowczych, aby uzyskać szerszy obraz na temat majątku narkobaronów. Mimo tych metod, wartości podawane publicznie pozostają tylko szacunkami, ponieważ większość majątków narkobaronów pozostaje ukryta i trudno dostępna dla organów ścigania i analityków finansowych. Oto lista 10 najbogatszych handlarzy narkotyków w historii w oparciu o dostępne dane. Numer 10. Freeway Ricky Ross. Szacowany majątek 1,7 miliarda dolarów. Urodzony w 1960 roku w Teksasie, Ricky Ross wyrósł na jednego z najbardziej znanych baronów narkotykowych w historii Ameryki. Rozpoczynając karierę w Los Angeles na początku lat 80., szybko zdobył sławę za sprawą swojego kokainowego imperium, obsługującego liczne miasta w USA. Dzięki swojej działalności Ross zarobił niemal 2 miliardy dolarów. Jego kariera narkotykowa zakończyła się po wpadnięciu w pułapkę władz federalnych i skazaniu na dożywocie w 1996 roku. W więzieniu nauczył się czytać i zaczął studiować prawo, co pozwoliło mu znaleźć lukę prawną i skrócić wyrok do 20 lat. Zwolniony w 2009 roku Ross angażuje się obecnie w pisanie wspomnień i działalność publiczną. Numer 9. Griselda Blanco. Szacowany majątek 2 miliardy dolarów. Znana jako kokainowa matka chrzestna lub La Madrina, była jedną z pierwszych kobiet bossów w zdominowanym przez mężczyzn świecie karteli narkotykowych. Znana z brutalności i innowacyjnych metod przemytu, Blanco odegrała kluczową rolę w rozwoju karteli w Kolumbii i Miami. Była prekursorką handlu kokainą do USA w latach 70. i 80. W wyniku swojej działalności spędziła wiele lat w więzieniach. W
ciągu swojej kariery narobiła sobie mnóstwo wrogów zarówno w USA, jak i Kolumbii i po zwolnieniu w 2012 roku została zamordowana. Numer 8. Carlos Leder. Szacowany majątek 2,7 miliarda dolarów. Jako współzałożyciel kartelu Medellin, Leder był pionierem przemytu kokainy do Stanów Zjednoczonych, wykorzystując wyspy na Bahamach jako przystanki. Jego metody przemytu i ekstrawagancki styl życia stały się legendą. Ostatecznie został schwytany i skazany w USA, co przyczyniło się do upadku kartelu Medellin. Numer 7. Kun Sa. Szacowany majątek 5 miliardów dolarów. Znany jako król opium, był birmańskim narkobaronem kontrolującym większość handlu opium w regionie Złotego Trójkąta, czyli obszarów południowo-wschodniej Azji, obejmującym obszary należące do Mjanmy, Tajlandii i Laosu. Kun Sa był postacią kontrowersyjną, twierdząc, że jego działalność finansuje walkę o autonomię Shan. Numer 6. Bracia Ochoa. Szacowany majątek 6,78 miliarda dolarów. Jako jedni z założycieli kartelu Medellin, Ochoa byli kluczowymi graczami w handlu narkotykami w latach 70. i 80. Ich wpływy i zasoby przyczyniły się do wzrostu kartelu. Po upadku organizacji z Medellin udało im się uniknąć długiego pobytu w więzieniu dzięki negocjacjom z władzami. Numer 5. Daoud Ibrahim. Szacowany majątek 7,57 miliarda dolarów. Lider indyjskiej organizacji przestępczej D Company, Ibrahim stał się znany z handlu narkotykami, prania pieniędzy i terroryzmu. Jest łączony z zamachami bombowymi z Bombaju z 1993 roku i znajduje się na liście najbardziej poszukiwanych terrorystów. Wyznaczono nagrodę w wysokości 20 milionów funtów za jego głowę, jednak nikt nigdy się po nią nie zgłosił. Jego miejsce pobytu pozostaje nieznane do dziś. Numer 4. Semyon Mogilewicz. Szacowany majątek 10 miliardów dolarów. Urodzony na Ukrainie boss mafii, znany ze stworzenia globalnej sieci przestępczej obejmującej handel narkotykami, bronią, a nawet handel ludźmi. Mogilewicz, często określany mianem szefa szefów rosyjskiej mafii, jest uważany za jednego z najbardziej wpływowych i nieuchwytnych przestępców na świecie. Numer 3. Joaquin El Chapo Guzman. Szacowany majątek 12,6 miliarda dolarów. Jako lider kartelu Sinaloa, El Chapo stał się twarzą meksykańskiego handlu narkotykami. Jego zdolność do unikania aresztowań, a także spektakularne ucieczki z więzień i brutalność przyczyniły się do jego międzynarodowej sławy. Został ostatecznie schwytany i skazany w Stanach Zjednoczonych. Obecnie przebywa w ADX Florence w Colorado, jednym z najbardziej surowych więzień na świecie. Numer 2. Amado Carrillo Fuentes. Szacowany majątek 25 miliardów dolarów. Znany jako Pan Niebios, był szefem kartelu Juarez w Meksyku. Carrillo Fuentes zyskał sławę dzięki wykorzystaniu ogromnej floty samolotów do przemytu narkotyków, co uczyniło go jednym z najbardziej wpływowych handlarzy narkotykowych w historii. Zmarł w lipcu 1997 roku w meksykańskim szpitalu w wyniku rozległych komplikacji po operacji plastycznej, mającej na celu zmianę jego wyglądu, na którą zdecydował się, by uniknąć zatrzymania przez władzę. Numer 1. Pablo Escobar. Szacowany majątek 30 miliardów dolarów. Escobar był szefem kartelu Medellin z Kolumbii i prawdopodobnie najbardziej znanym baronem w historii. Jego narkotykowe imperium, terror, wpływy polityczne i krwawe metody działania przyniosły mu ogromną sławę. Escobar znajdował się na liście najbogatszych ludzi świata magazynu Forbes przez 7 lat z rzędu. Po raz pierwszy pojawił się na niej w 1987 roku, a ostatni w roku 1993.
Dzięki swojemu wartemu miliardy dolarów majątkowi oraz ogromnej sile militarnej i politycznej, Escobar był jednym z najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Jego obecność na liście Forbes była symbolem ogromnej władzy, jaką zdobył dzięki handlu narkotykami. Został zastrzelony przez kolumbijską policję narodową oraz DEA w grudniu 1993 roku. Osoby znajdujące się na przedstawionej przez nas liście zgromadziły zasoby porównywalne z majątkami największych światowych magnatów. Ich fortuny często przewyższały zarobki największych firm, a nawet PKB niektórych krajów. Jak jednak widać, ich życie często kończyło się tragicznie. Większość osób z tej listy została zabita lub schwytana, co prowadzi do pytania, czy zdobyte w ten sposób bogactwo jest warte tej ceny. Wysokie pozycje na listach najbogatszych i niezaprzeczalna władza, którą uzyskali, zawsze były tylko jedną stroną medalu. Drugą było nieustanne zagrożenie śmiercią lub aresztowaniem. Czy historia naszych dzisiejszych bohaterów będzie przestrogą dla kolejnych narkobaronów? Odpowiedź na to pytanie pozostawiamy Wam samym.